To w takim razie typowo radiowo możemy startować. Dobry wieczór lub dzień dobry się z Państwem, w zależności od pory, w jakiej to oglądacie lub słuchacie, na swoich sprzętach wszelakich. Witam bardzo serdecznie w audycji poświęconej rozmowom, która u mnie działa. U mnie też. U PC ta prawdopodobnie też działa. Mm -hmm. bardzo, się, bardzo się cieszę z tego faktu. I to będzie coś, czego jeszcze w internecie nie było czyli podcast, w którym będziemy rozmawiać o gierkach i rzeczach około gierkowych, około internetowych. Tak. Czy wszystko powiedziałem, czy coś pominąłem? Wydaje mi się, że tak i oczywiście należy oczekiwać od nas profesjonalizmu najwyższej miary. Standardowo, jak to zawsze na tych kanałach. Dobra, to możemy nie przedłużać. I nie gadać kocopołów, i możemy na rozgrzewkę polecić z takimi typowymi tematami, jak to, w co to się ostatnio grało i co ciekawego, jakie wnioski ciekawe na temat grania wyciągnęliśmy. Dziwnie się w ogóle to tworzy, kiedy nie robisz tego na żywo, bo nie masz tej presji czatu i, i nie masz tej presji tego, że jesteś na live, musisz obserwować to, czy ludzie to w ogóle oglądają. Tak. tak. Mam wrażenie, że jestem człowiekiem z przeszłości, który mówi do jakichś osób, które mogą się w ogóle nie pojawić. Ale to już jest wyższa filozofia w tym momencie. Więc może nie, brną, nie brnąc to. Nie zakrzywiajmy jakimś, przestrzeni. Tak, no, no start. tak, rzuć jakimś ładnym tytułem, w co to ostatnio grałeś. Ja przyznam szczerze, że ostatnio trochę nie mam nastroju na takie mega rozbudowane, długie, długie produkcje, przez co korzystając z okazji, że jest teraz właśnie ta jesienna wyprzedaż na Steamie, kupiłem sobie tytuł, który miałem tak trochę na oku, czyli trochę mniejszą właśnie produkcję, która nie jest ani aaa ani nie jest Indykiem i jest to Warhammer 40 000 40 tysięcy boltgan i jest to taka niepozorna gra na licencji, mocno stylizowana na stare strzelanki w stylu Duma czy Quake'a, tylko właśnie osadzona w uniwersum Warhammera. I jest to niezwykle prosta gra typu chodzi ludzik i strzela, ale jest to niezwykle satysfakcjonujące, bo jakby tym takim sprzedającym to wszystko gimikiem jest to, że gramy właśnie tym kosmicznym Space Marines czyli takim po prostu właśnie chodzącą maszyną stworzoną tylko do zabijania, gdzie mamy właśnie to wykończenie tym mieczem maszynowym, mamy te właśnie wszystkie charakterystyczne designy, lokacje, przeciwników z tego uniwersum, przez co ja się trochę czuję jak w domu, bo co prawda jakby nie jestem jakimś ekspertem od tego świata, no ale grało się trochę w te stare powiedzmy Don of Wary i kojarzę jakby tę estetykę, te właśnie lokacje, nacje i te powiedzmy najbardziej Memiczne rzeczy typu zaimperatora, i tak dalej. jej produkcja jest po prostu bardzo sympatyczną, fajną giereczką z bardzo wyrazistą oprawą audiowizualną. Jakby ja przyznam szczerze, jakby jest dużo tych takich właśnie boomer-shooterów, które stylizują się na te stare produkcje z lat 90. Ale tutaj są takie małe smaczki, które wyróżniają ją moim zdaniem na tle konkurencji. Bo tutaj trochę zepsułeś, bo powiedziałeś, że nie jesteś specjalistą od tego świata. Ja natomiast jestem kompletnym lajkonikiem, jeśli chodzi o ten świat, bo z Warhammera to znam tylko tytuł. I chociaż nie, grałem w to e, Vermintide. A ten Kołpawy, tak? Warhammer, ten Warhammer: że... Left 4 tak, ty, tak, Tylko czy to jest też Warhammer 40 Nie, to jest K, ten bo... stary. To jest ten taki bardziej średniowieczny, gdzie nie masz b, nie masz karabinów, nie masz shotgunów i tak dalej. No tak, bo tam się chodziło z jakąś kuszą i strzelało do szczurów. Znaczy, to było ogólnie całkiem fajne, z tego co pamiętam. I dwójkę pograłem chyba z godzinę czasu. Na tyle to było fajne. Ale jeśli chodzi o ten o Warhammera to mówię, że jestem kompletnym lajkonikiem, natomiast widziałem to. Podobało mi się z, od strony audiowizualnej. Tam jakieś urywki, rozgrywki widziałem. Natomiast wydawało mi się to bardziej takie heksenowo-heretykowe. Tak jak popatrzyłem na to. Nie wiem, na ile to jest dobre skojarzenie, bo to tego typu produkcje to mieliśmy Immortals of Avium nie tak dawno i to było najbardziej właśnie komentowane, że to jest nowogeneracyjny nowo Heretic czy też Hexen. Jakkolwiek widziałem te nawiązania, tak bardziej to był faktyczny shooter, w którym shotgun no, to było po prostu walenie z palca. Mm -hmm. Znaczy ja właśnie tak trochę przyznam szczerze, że właśnie przez to, że dawno nie grałem w FPS, a żadnego takiego <coughs> z krwi i kości. Jakby ostatni to był Defloop, ale to też nie jest taki typowy FPS do końca. Nie, to to. Tak, zupełnie tak, nie zupełnie jest nie w FPC. tę stronę. No niby się strzela z pierwszej osoby, ale to trochę w inną stronę. Głównie strukturalnie. A tutaj, właśnie, po prostu wpadasz na arenę, jest jakaś totalnie pretekstowa fabuła, gdzie tam zostajesz wysłany na misję odnalezienia czegoś, ale to nie ma kompletnie znaczenia. I na koniec każdego etapu masz punktację, masz ile ci zajęło, i tak dalej, jak po prostu właśnie na koniec w planszach Starego Duma. Przez co, właśnie, że ja nie grałem w te tytuły, o których właśnie wspominałeś, to dla mnie się to wydaje mimo wszystko świeże. I to jest trochę hipokryzja z mojej strony, że zawsze właśnie się cieszę o, że oryginalne produkcje i tak dalej, ale właśnie tutaj ta licencja sprawiła, że się zainteresowałem mimo wszystko. Ja mam wrażenie, że w ogóle boomer-shootery się opierają na tym, że wpada ludzik na arenę i strzela, i nikt nie próbuje z tym zrobić czegoś bardziej ambitnego. Z jednej strony ale dobrze, jest... a z drugiej strony może ktoś kiedyś powinien, ale musimy poczekać. No może to jest właśnie taki urok tych gier. Mnie się najbardziej boomer-shootery kojarzą z daskiem. Musiałem sprawdzić aż jaki to był tytuł, bo to była gierka, która bardzo mocno nawiązywała stylistyką do Blada i całkiem przyjemnie mi się w to grało x czasu temu. Natomiast kompletnie nie pamiętałem, jak to się nazywało. Musiałem to teraz sprawdzić na Steamie. I myśląc, boomer. Znaczy, mówiąc, słysząc. Boomer, mówiąc, słysząc, boomer shooter, tak. od razu myślę o Dasku jako takim idealnym przedstawicielu tego gatunku, chociaż nie mam pojęcia, czy to ma rację bytu, co teraz powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o shootery, i nie Boomer, ale też nawiązujące do starych rzeczy, no to mi się udało ukończyć Robocopa ostatnio. I jestem pod wielkim wrażeniem, ponieważ widzę progres u Theona i widzę, że oni uczą się robić gry. Natomiast też widziałem bardzo dużo opinii na temat tych gier i one były skrajne. Bo u Krzysia Energika chociażby widziałem, że to jest krap roku. Znaczy technicznie, a... czysto technicznie, bo jakby Energik wychwalał mimo wszystko właśnie to odzorowanie estetyki i klimatu filmu Paula Werchowena. No to widzisz, no to tutaj wyszedłem teraz na kompletnego ignoranta, bo widziałem tylko jego wypowiedzi na Facebooku, nie oglądałem recenzji, ponieważ kompletnie nie jestem odbiorcą recenzji jako takich. Natomiast widziałem też ludzi, którzy wypowiadali się w samych superlatywach, łącznie z wypowiedzią pod tytułem, że to jest ścisła topka tego roku. I no ciężko jest jakiejkolwiek grze być topką roku 2023, ponieważ tych gier wyszło tak dużo i są tak wysokiej jakości, że. No, nie wiem, czy jakbym robił topkę faktyczną, to bym się zamknął w 30 tytułach. I czy, ja mam wrażenie, i że Tears of the Kingdom. Czy roboko by się zmieścił do top 20, czy nie sądzisz? Podejrzewam, że nie. Bo mam wrażenie w ogóle, że Tears of the Kingdom, czy takie Force Poken, to wyszły 5 lat temu. I y, można już o nich mówić jako o grach retro, a przecież to był początek i połowa roku. Tak, bo Tears of the Kingdom to był jakoś latem chyba było. Tears chyba wyszły w maju, Forspoken chyba w lutym, a Hi-Fi Rush wyszło na ZX Spectrum. Właśnie Hi-Fi Rush wyszło w ogóle i ja w to nawet grałem i mam wrażenie, że to autentycznie wyszło jeszcze jak robiłem recenzję na kanale. To no, styczeń, więc jakby pierwszy taki świetnie przyjęty tytuł tego roku. No tak. Który mi się nie podobał, ale wracając do tego Robocopa. E to powiedziałem, że Taeon nauczył się robić gry, szczególnie chodzi tutaj właśnie o gry oparte na tych starych franczyzach, bo to są ewidentnie goście, którzy są zafascynowani tym kinem lat 80., tym sci-fi Terminatorami, Rambo się nie wpisuje w sci-fi, ale ten Robocop, no jaką jeszcze możemy mieć taką franczyzę, którą oni by wykorzystali? Pamięć absolutnie z, Ar z Arnoldem mogliby to by mogło być coś dobrego, albo prawdziwe kłamstwa. A tak, to Jamesa Camerona. To przyznam z ręką na sercu, jeszcze nie widziałem. Grałem kiedyś w adaptację na Game Boya i była, no jaka, adaptacja na Game Boya po prostu. I żadnej innej gry na podstawie tego filmu nie kojarzę. Natomiast Rambo, który wyszedł, został zrobiony przez Tejona jako rail shooter. Jest absolutne krapiszcze, aż to sobie kupiłem po przejściu Robocopa, bo mam pewien pomysł związany z tą grą. Terminator. No to o Terminatorze opowiadałem. No to jest po prostu gra, która się nie sprawdza jako gra. Ewidentnie. Natomiast widać tam te, to zamiłowanie do tego uniwersum to, że to są faktycznie fani Terminatora i no w sumie w Rambo też to było czuć, no bo to było odwzorowanie tego uniwersum. Natomiast Robocop zaimponował mi tym, że to jest kontynuacja historii, że mamy te wszystkie ikoniczne postacie, że mamy Petera Wellera, który gra tego naszego Alexa Marfiego, Nie pamiętam jak się... Nancy Drew chyba się nazywała to ta aktorka, która gra. Tak, która gra, mm -hmm. ta, która gra Anne Louise. Na pewno Nancy, a czy Drew, to nie jestem pewien. W każdym razie pojawiają się ikoniczni aktorzy, ikoniczne postacie. Są te one-linery, Robocop, come with me, or there will be trouble. I tak dalej. I strzela się całkiem przyjemnie i tak naprawdę mimo tych potknięć technicznych, bo ta gra yy, atakuje nas klonami, doczytują się tekstury przez trzy tygodnie yy, nawet na SSD. Tak, najlepszym. Nawet na SSD, yy, na dobrą sprawę lokacje momentami są strasznie puste i geometria jest bardzo oszczędna. To nic więcej nie potrzeba w tej grze. Tam wystarczy, że masz ten, tego ducha Robocopa, jakkolwiek to brzmi, i że fajnie się strzela. Niczego więcej nie potrzebujesz. Okej. Okay. A jedno pytanie: to jest kontynuacja po trzeciej części, czy bardziej jakby, Bo ja trójki nie oglądałem, czy to bardziej, bardziej podwójce, mimo wszystko. Wiesz co, ja oglądałem te filmy 100 lat temu, i wydaje mi się, że to jest kontynuacja podwójce. Natomiast nie bierz mojej opinii za pewnik, ponieważ jak mówię, oglądałem te filmy 100 lat temu. Ale zaraz po przejściu Robocopa obejrzałem sobie z moimi dzieciakami pierwszą część po raz kolejny. Bo mi się tak przypomniało i stwierdziłem, że warto ten film widzieć, więc żeby sobie obejrzeli. Byli zachwyceni. Natomiast ja jestem absolutnie oczarowany tym, jak ten film balansuje brutalnością i lekkim humorem. To jest autentycznie niesamowite, jak to wszystko jest zestawione ze sobą. Bo Robocop, czyli, czyli de facto postać tragiczna, i ma tak zabawne one-linery, które wypowiada z taką lekkością, jednocześnie robiąc totalną rozpierduchę, urywając ludziom ręce i rozlewając hektolitry krwi, że to jest aż trochę groteskowe. Trochę bardzo, trochę hmm. bardzo nawet. I w tym momencie rozumiem, jak bardzo bezsensowny jest remake, który obejrzałem no, ze 4-5 lat temu. Wydaje mi się, że podstawowa różnica jest taka, że prawie na pewno ten remake był robiony przez Amerykanina, a oryginał robił Paul Verhoeven, czyli holenderski reżyser z totalnie unikatową wrażliwością i właśnie ta jego trylogia science fiction, Robocop, Pamięć Absolutna i Żołnierze z Kosmosu, no to no nie ma innych takich filmów science fiction, które tak obrazują przemoc. I łączą właśnie tę rozrywkę jakby z takimi bardziej wymagającymi elementami właśnie podejmowanymi jakimiś, nie wiem, społecznymi problemami, czy właśnie krytyką, jak funkcjonuje armia USA, chociażby, czy nie wiem, służby mundurowe. Tak, bo on się dosyć mocno w ogóle naśmiewa ze Stanów Zjednoczonych, z ich powszechnej komercjalizacji wszystkiego i stworzenia z jednostek mundurowych, takich jednostek paramilitarnych. Tak naprawdę to jest dosyć trafny komentarz człowieka, który patrzy z boku, czyli z Europy. A remake to jest po prostu taki nawet fajny film akcji, w którym biegają i strzelają i, i nic nie ma poza tym. Dlatego, Chociaż... dlatego jak ktoś mówi Robocop, to każdy myśli oryginał i nikt i w sumie mało kto już pamięta, że był ten remake. Bo pamiętam, że jeśli chodzi o ten remake, to miał go robić zupełnie ktoś inny i się tam nie dogadali ze studiem. Bo była jakaś grubsza historia z tym remakiem i nawet ostatnio o tym słuchałem. Ale oczywiście, ponieważ jestem starym człowiekiem, to nie pamiętam tego typu rzeczy. I nie wiem, może ty znasz tę historię. Nie, niestety. Nie, jakby mnie kompletnie remake Robokopa nie obchodził i nawet go stwierdziłem, że po co? Jakby tam nie było nawet jednego elementu, który, który sprawił, że Okej okay, jestem. Jakby są takie katastrofy, które są przynajmniej ciekawe. Albo nie wiem, jakby są tak głośne, że ciężko je ominąć, jak powiedzmy, nie wiem, pogromcy duchów z 2016 roku. Ale ten Robocop tak nikogo nie obchodził, że no jakby no nic dziwnego, że jak wychodzi gra Robocop w 2023, to jest w 100% o tym starym właśnie Robocopie Paula Verhoevena, a nie o tym takim dziwnym, szklanym designie, jakby Apple go robił, nie? Matko, pogromcy duchów, pogromczenie duchów, to był. To było tak złe doświadczenie. Ja, ja ci o tym mówiłem któregoś razu, ale ja nie wierzyłem w to, że można zrobić aż tak zły film. Że ja, ja byłem przekonany, że po prostu te wszystkie komentarze w internecie to jest jakiś taki bunt widowni przeciwko temu, że tam faktycznie pojawiły się kobiety że to jest zaprzeczenie myśli e, tych całych pogromców duchów. I ten film nie może być jako film taki zły. Tak samo jak ten remake, Robocopa nie jest taki zły, no bo to jako film akcji się broni. To, to można pooglądać, bo jest strzelanie, wybuchy i, i tego typu rzeczy. Natomiast jak ja zobaczyłem ten film, to naprawdę, chyba był pierwszy film, który miałem ochotę w trakcie oglądania wyłączyć, bo mnie bolało jego oglądanie. No rozumiem. Podobno miałem doświadczenie, ale tak samo już nikt nie pamięta i są teraz nowi pogromcy duchów i jakby ktoś robił, nie wiem, kolejną Ghostbusters, The Video Game, to Come on, jakby wszyscy by wrócili do, albo do starej ekipy, albo do tych młodych dzieciaków. Tak, tak naprawdę te dzieciaki jako taki legacy mówi się całkiem dobrze sprawdzili. Oglądało się to bardzo przyjemnie w kinie, tak. Nie miałem żadnych oczekiwań. Poszedłem, zobaczyłem, byłem zadowolony po seansie. Tak, ja też. Wydaje mi się, że w ogóle to był lepszy film niż Pogromcy Duchów 2, ale nie wiem, może to jest tylko moja opinia. Znaczy, oba lubię, więc. No... Oba spokojnie. Znaczy, Oczywiście ja pogromców duchów dwa za dużo razy widziałem, i już ta glutoplazma troszeczkę mi, troszeczkę mi się przejadła. Jeżeli można użyć takiego określenia. No rozumiem. No. no, ale ogólnie te on napawa optymizmem, bo widzę, że z gry na grę te ich produkcje są coraz mniej gówniane. Jeżeli zrobili robokopak, który jest grą niezłą i tak naprawdę można sobie w nią pograć, Tam chyba największym problemem było to. Że jak na taką produkcję, która jest dosyć krótka, bo ją można spokojnie ukończyć w 10 godzin, kosztuje pełną cenę, tam 260 zł chyba. To jest gra, która powinna kosztować 180 zł na Steamie. Czy wiesz, teraz pełna cena to jest 360? No to tak naprawdę zależy, bo 360 no to płacisz za te największe produkcje i, i za ekskluzywy, nie? Bo jakby nie patrzeć te multiplatformy, no to dalej tam oscylują w okolicach 280 zł, 260. Chociaż chyba nowa FIFA już kosztuje ponad 300. No to FIFA, więc jakby. Zaskuczone Ale jakby zatem. nie patrzeć, no zobacz, przez tyle lat ceny gier nie wzrastały. I a wszystko po kolei drożało, i tak naprawdę produkcja gier też się rozrasta. To, to jest, są coraz większe nakłady nie tylko na marketing. Ale też na ludzi, przede wszystkim, na wdrażanie nowych technologii. Więc mi się wydaje, że przez. No teraz spoiluję to, co chciałem zrobić, ale podejrzewam, że tego i tak nie zrobię, więc mogę to tutaj powiedzieć. Według mnie gry do tej pory były za tanie i to, że one w tej chwili kosztują te 300-350 zł, to wcale nie jest za drogo. Biorąc pod uwagę, jak wzrosły zarobki i biorąc pod uwagę, jak wzrosły koszty produkcji i koszta zatrudnienia i marketingu. Tak naprawdę. Dlatego ja się nie dziwię twórcom, znaczy twórcom, wydawcom bardziej. Chociaż to jest takie skrajnie kapitalistyczne podejście, więc definicji jest złe. Że starają się odchodzić od kopii cyfrowych, na, od kopii fizycznych na rzecz kopii cyfrowych, no bo to jakby nie patrzeć, jest ograniczenie kosztów produkcji bez podnoszenia ceny. No i też usuwają w ten sposób rynek wtórny, który. Jednak robi im sporo problemów. Znaczy, w idealnym świecie mógłbym się zgodzić, gdyby nie było tych wszystkich brudnych zagrywek w postaci mikrotransakcji i tak dalej, więc... No tak, tylko to już jest, wiesz, zupełnie osobny temat, no bo jakby zamykamy wszystkich twórców w tym jednym worku, yy, razem z Electronic Arts czy Ubisoftem, które teraz chyba trochę odeszły od tego, bo jak jest w Syniem Mirage? Z mikrotransakcjami. Oczywiście, że są mikrotransakcje, i są absolutnie żenujące i możesz sobie biegać, jako książę Persji, z jakimiś dziwnymi jednorożcami i tak dalej. I, i wykupić sobie te y takie pakiety z zasobami, żeby wszystko odblokować od razu. Znaczy status quo zachowany. No, status quo zachowany i z tego co kojarzę, to ten nowy awatar, y co teraz chyba w grudniu wyjdzie, to w tej edycji premium kosztuje chyba 450 zł, czy coś takiego, więc. Teraz też jakaś gra wychodziła w edycji premium i kosztowała ponad 500. Czy to nie? Ale teraz ja przez przypadek zrobiłem, a jeszcze nie chciałem. No bo to chyba mi chodziło o Starfielda. Starfield chyba kosztował 500 złotych przed premierą w tej edycji, która do, dopuszczała ci możliwość grania tydzień wcześniej. Tak, no, zdecydowanie. Hmm. Zdecydowanie nie, wydał, nie wydałbym tyle na Starfielda i dalej nie wydałem i nawet nie wydałem 40 zł w Game Passie i widzę, że odbijając stronę Starfielda być może chciałeś zrobić ładny segway do naszego głównego tematu. No właśnie przez przypadek zrobiłem I, i nie wiem, czy robimy to w tym momencie, czy masz jeszcze coś, co chciałbyś podjąć przed głównym tematem. Bo no, ja jeszcze mam dużo gier w zanadrzu, w które grałem i o których mógłbym opowiadać, bo wydawało mi się, że cały czas tkwię w jednej produkcji, a tutaj się okazało, że w ostatnim czasie ukończyłem ich dużo. Łącznie z graniem w międzyczasie w Football Managera, w którym już mam 18 godzin. Na, na, Steam Beku, na Steam Decku czy na czym grasz? Wiesz co, głównie gram na laptopie. Na, na Macu z M1 yy, sprawdza się wystarczająco, że można sobie grać. Chociaż interfejs jest trochę mały tam. Ja mm -hmm. no jeszcze w dwóch takich zdaniach mogę wspomnieć, że jakby ja głównie to tam jeszcze nadrabiam jakieś starocie, tam powiedzmy, nie wiem, A Link to the Past na Switcha i tak dalej, ale z gier z tego roku, no to jeszcze gram sobie w tą Bayonetta Origins, bo w tym roku zrobiłem sobie taki maraton trylogii Bayonety, no to wypada też ten prequel, spin-off dokończyć i jestem jakoś w połowie i bardzo mi się podoba. Ale jest to strasznie dziwna gra Platinum Games, bo czuję przy niej relaks zamiast się stresować, dostawać szybsze tętno serca i się tak emocjonować, że dzieje się coś spektakularnego, bo to jest taki totalny tytuł. Nie wiem czy dla młodszego odbiorcy, ale taki właśnie, żeby sobie odpalić na trochę, zrelaksować się, pozachwycać się tą taką bajeczną, stylizowaną uprawą, tak, tak delikatnie, tak powoli. Co jest taką Szczerze? dziwną odmianą od tego, że zazwyczaj gry Platinum Games są jednak bardzo takie epileptyczne i bombastyczne. Szczerze to mnie tak po przejściu gdzieś jednej trzeciej tak da strasznie znudziła i zacząłem grać w coś innego. Chyba zaraz potem wyszedł Tears of the Kingdom, ale nie chcę zmyślić. A, no, to, no, to, no to zrozumiałe, jakby. Natomiast. Strasznie mnie odrzuciło od tej gry, że przez pierwszą godzinę to tam się łaziło i słuchało narratora i się nic praktycznie nie działo. A po bajonecie jednak oczekiwałem tego. Może to jest problem z moimi oczekiwaniami, bo ja chciałem, żeby tam się działy rzeczy, żeby właśnie było kolorowo, żeby wszystko wybuchało i żeby była akcja. Natomiast tutaj no, jest faktycznie mała dziewczynka, która chodzi sobie z tym pluszowym kotem. Ale jakoś tak, no kurczę, to, to mi nie pasuje do, do całej koncepcji, albo po prostu jest to niekompatybilne ze mną. Bo ta gra jest po prostu, no tak jak powiedziałeś, że można się zrelaksować, według mnie ona jest po prostu smętna i się nie chce w nią grać. Znaczy, wiesz co, mi się trochę nie chce do niej wracać, ale jak już do niej usiądę, to jakby też nawet ten taki powolny styl narracji mnie też relaksuje, bo to tam jakby narratorka ma naprawdę piękny Głos. Ja czuję, jakby mi po prostu książkę na dobranockę czytała. I to, jakby w odpowiedni vibe, jak wejdziesz, to faktycznie da się to docenić. Znaczy, myślę, że może jak teraz bym w to zagrał, to mógłbym mieć trochę inne podejście. Natomiast teraz sobie odpaliłem Super Mario Wonder, który leżał na kupce i czekał na lepsze czasy. I kurczę wsiąknąłem w to, bo to jest wreszcie Mario, który wnosi coś nowego do Mario. Tego klasycznego. Czy to jest? Tego klasycznego, no bo to niby jest dalej przechodzenie kolejnych poziomów, dobieganie tam do flagi i tak dalej. Natomiast cała ta mechanika tego Wonderflower i tego manipulowania światami, przerabiania ich na zupełnie inne to jest faktycznie jakaś wartość dodana tej gry. No i sama stylistyka jest bardziej kolorowa i taka trochę jak trip narkotykowy. I podejrzewam, że ten vibe tutaj był całkowicie zamierzony. W związku z czym gra mi się w to zupełnie jak nie w Mario. Gra mi się w to jak w nową platformówkę. A już troszeczkę jednak Mario mi się przejadł, bo ta formuła, że biegniesz w prawo i skaczesz po ludkach. No ile, ile można? Ile razy można? A tutaj nigdy nie wiesz, czym cię poziom zaskoczy, bo albo Mario się zamieni w dżdżownicę, albo e, wylądujesz w w trakcie burzy, która ciągnie cię w górę i musisz omijać pioruny, albo nagle cała plansza się zaleje wodą. Jest to faktycznie coś nowego w całej serii. Szanuję i przejdę sobie z przyjemnością. Na razie jestem gdzieś w połowie. Dobrze. Brzmi to jak jedna z najlepiej ocenianych gier tego roku. Tak recenzję no Właśnie uznałem. nie wiem, jak to. Znaczy, ja się spodziewałem, że gra z Mario to będzie tam blisko 90% na Metacriticu, ale nawet nie wiem, jak ona jest tam. Chyba jest 93% genialny. czy 92%, coś takiego. Bo może, wiesz, fani Mario faktycznie oczekiwali, że dostaną coś nowego i kurczę, dostali. No. Jaka, jaka to jest piękna puenta dla, dla tej gry. Nie, naprawdę nie spodziewałem się, bo nawet patrząc na e, te trailery na, na, na Nintendo Direct, no to widziałem po prostu, że jest Mario i ma strój słonia i, i tyle. Będzie taka nowość, ewentualnie trochę więcej kolorków, to już zwróciło moją uwagę. A tutaj, kiedy w to grasz, to wydaje się, że to jest faktycznie przedefiniowana formuła tego właśnie biegania Mariuszem w prawo. Tak. I jakby też w kontekście tego, że ledwo co też wyszedł ten Mario RPG, to jest 2023, to jest kolejny świetny rok dla Switcha, gdzie jakby naprawdę tych gier w porównaniu do, nie wiem, no Xbox dostał Starfielda, dostał Redfall, chyba tyle, a Switch dalej ciągnie faktycznie niesamowicie i bije rekordy. Znaczy 2023 to jest w ogóle świetny rok dla wszystkich platform. Bo tak naprawdę, jak popatrzysz po grach, które powychodziły w tym roku, które naprawdę mają wysokie oceny, no to takie tytuły, które są raczej średnie, kompletnie w tym morzu przepadają. A też a propos wspomnianego przeze mnie wcześniej Forspoken, to ja kompletnie nie rozumiem tego, jak nawet recenzenci jeszcze przed premierą mówili, a nie będę w to grał, bo nudne i niefajne. I ta gra ma swoje problemy, natomiast ona nie jest na pewno nudna i niefajna. Tylko że właśnie w natłoku tych wszystkich produkcji ona faktycznie wydaje się jako taki średniaczek, który wyszedł 5 lat temu. Ja dotrwałem do końca, przeszedłem i tak naprawdę im dalej w te grę brniesz, tym ona się robi fajniejsza i to jest chyba problem właśnie takiej produkcji, że. Na samym początku masz mało dostępnych e, tych wszystkich mocy, mało możesz zrobić, e, nie masz e, za dużo możliwości poruszania się. Trochę to jest jak z pierwszym infamusem, że infamousem, infamous. E, infamous, infamous. Że zanim odblokujesz możliwość szybowania, to poruszanie się po mieście jest katorgą. No to tutaj też zanim odblokujesz dodatkowe możliwości szybszego poruszania się po świecie no to troszeczkę ta gra męczy i, i powtarzalność w ptumkaniu tymi czarami w ludziki jest męcząca. Ale z czasem, kiedy odkrywasz coraz więcej mocy, szczególnie w ostatnich dwóch godzinach gry, kiedy już masz te wszystkie e, dostępne czary, czujesz autentyczną przyjemność złażenia tą, tą dziewuchą. Czyli wniosek, zagrajcie w dwie ostatnie godziny Forthpoken. Warto. Tak, znaczy, jeżeli to będzie gdzieś na promocji za 60 zł, albo znajdziecie gdzieś użypkę, to bierzcie, bo można parę godzin przyjemnie spędzić sobie, zmulając i ptumkając w potworki. Czyli gra do podcastu, okay. Gra do podcastu, idealnie. Polecamy, u mnie działa. No to z racji... A, jeszcze, jeszcze mam Alana Wake'a 2, którego ukończyłem, ale nie wiem, czy chcemy się podejmować tematu. Alana Wake'a, czy poczekamy aż tego przejdzie? Może poczekajmy, jakiś... bo to jest, wydaje mi się, temat rzeka i o całym Remedy i tak dalej. Czyli za rok w odcinku jubileuszowym będziemy mówić o Alanisie. Może Wake szybciej, tak, zobaczymy. I jego, jego nawiązaniach do Control. Ale Alan Wake ogólnie w jednym zdaniu mogę powiedzieć, że polecam. Bardzo fajne serialowe doświadczenie. I muzycznie jest wybitny. To robili, w ogóle muzykę tam robili ci sami, co robili ją do Control i do Alanowayka i do Alanowayka i do tak. Maxa Paynea. Na Natomiast są tam takie sceny właśnie w, które w połączeniu z muzyką są niepowtarzalne, tak jak było w finale Control, kiedy tam biegłeś do tego heavy metalowego utworu pod sam koniec. Mm -hmm. Tak, tak, pamiętam. Moment został w pamięci zdecydowanie. No to teraz możemy wrócić już do tematu Starfielda albo w zasadzie... Znaczy, może zacznijmy od takiego statementu, bo to jest istotna rzecz. Starfield to gówno i należy o tym mówić głośno. Bo zauważyłem, zauważyłem taką bardzo ciekawą dyskusję w internecie wokół tej gry, gdzie byli ludzie, którzy się podzielili na dwa obozy. Jedni, którzy ubóstwiają Starfielda jako grę potężną, Wielką, gargantuiczną, w której Jest masz pierdy, tak, pierdy planet, które możesz odkrywać. Możesz sobie latać stateczkiem i, i nie wiem. Zbierać ziemniaki. Zbierać ziemniaki, możesz tak, możesz sobie zbudować bazę jak w Minecrafcie. Dobra, więc wracamy po wymuszonej przerwie, spowodowanej problemami technicznymi z pojemnością baterii. I tak, no było o Starfieldzie, natomiast kompletnie nie pamiętam. Pamiętam, że Starfield to gówno. A dobra, już wiem, co chciałem powiedzieć. Ludzie się zachwycali. Tak, ludzie się zachwycają. Znaczy, po, podzieliła się społeczność, bardzo mocno spolaryzowała na tych, którzy są w niebo wzięci tą produkcją, która jest gargantuiczna, jak już żeśmy sobie ustalili. I są ci, którzy, tak jak ja, mówią, że Starfield to gówno i nie wolno ci się z niego cieszyć, bo Starfield to gówno. Znaczy, no, ja nie mówię aż tak, że nie wolno ci się z niego cieszyć, natomiast trzeba mieć pewną świadomość tego, że to jest. Graba To jest graba tezy, która została wydana w bardzo złym stanie. Na tyle złym, że. Ja, mając i 13900 k i rtx 4090, osiągałem tam spadki do 70 klatek w 1440p. Gdzie wspomniany Alan Wake sobie chodził w niezachwianych 120 klatkach. Ale czy Alan Wake miał 1000 planet? No właśnie. Alan Wake, Alan Wake miał jedno jezioro. Natomiast jeśli chodzi o optymalizację, no to tutaj chyba się nikt nie kłóci z tym, że jest to optymalizacyjny koszmarek, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. I pod tym względem to jest bardzo blisko Fallouta 76, który był technicznym koszmarem i tak naprawdę po iluś latach, gdzieś po trzech latach od premiery to zostało, stało się grywalne i nagle ludzie się zachwycają, jaka to jest wspaniała gra co też mnie trochę dziwi. Swoją drogą teraz Bethesda na piąte urodziny, Fallouta 76, wysyłała influencerom torciki. To, jest, to są wspaniałe zabiegi, że zamiast robić dobre gry, po prostu starasz się utrzymać dobre stosunki z ludźmi, którzy będą o twoich grach mówić dobrze, nawet kiedy dobre nie są. I wysyłasz im właśnie kurteczki, stream deka, bo czemu nie? 500 złotych, piechotą je chodzi, wyślemy ci takiego ładnego, mamy z logiem Starfielda, wyślemy ci tą kurteczkę ortalionową z bazaru, wyślemy ci torcik. Tylko się uśmiechaj do nas ładnie. I ja nie tyle mam problem z tą grą, bo tak naprawdę udało mi się tę grę ukończyć mimo wielu problemów. I to nie jest... Takie kompletne krapiszcze, no bo tam wiadomo, ta fabuła jest bardzo przewidywalna, te zwroty akcji, to um, możesz sobie przewidzieć praktycznie w pierwszych godzinach rozgrywki. Czy ty byłbyś e... w stanie nazwać chociaż jedną postać ze Starfielda? Imię i tak. nazwisko, Chociaż tak. jedną? Dobra, to jest ogromny tak. progres względem ich poprzednich gier, gdzie Dlatego... ludzie z tym mieli problem. Dlatego, że jest to postać, którą jak zobaczyłem, stwierdziłem, że na tej postaci przetestuję, czy są dostępne opcje romansowe. Ponieważ ona mi się mi od razu przypasowała, i to była tak najbardziej generyczna w ogóle postać do tego. Swoją drogą tutaj jest też ten sam problem, co był w Baldurze Trójce, że wszyscy cię chcą. Taki I bardzo i naturalny sposób, jak w prawdziwym tak, życiu, nie? Tak, wpadasz jak taki czat cały na biało, i wszyscy się na ciebie rzucają. Nie? To jest szkoła podrywu według Bethesdy. i ten i według Baldura bo Baldura robił Boże La, Larian. Larian tak, to jest szkoła podrywu według Baldura y, Twu, Baldura według Lariana i Betesdy. Ta gra ma naprawdę wiele problemów, bo jakby ją zacząć punktować, to tam w zasadzie mało co działa tak jak powinno działać. To jest dosłownie Fallout 4, którego wrzucasz w kosmos i na tym samym się... silniku chyba, nie? To tak, jest dalej ten tak. Gamebryo chyba, tak? Chyba tak się od, od, od czasu Morrowinda jakby to samo. To jest, to jest niesamowite. Ja pamiętam, że mega długo Call of Duty były tworzone na zmodyfikowanym silniku Quake 3, ale chyba już tam kilka lat temu faktycznie przerzucili się na nowy, bo już nawet, nawet Activision stwierdziło, nie, dobra, już przeginamy. A czy to nie przy Modern Warfare 2, jak się przerzucili? Znaczy, Możliwe. Ja w ogóle nie znaczy jestem... tym nowym, tak? Ja nie siedzę przy, w uniwersum Call of Duty, więc nie mam pojęcia. Ja w Call of Duty to grałem w dwójeczkę na informatyce jeszcze. Więc tyle mogę powiedzieć na temat Call of Duty. Chociaż ma swój fandom tak jak FIFA, więc no, to jest skierowane do specyficznego odbiorcy. Albo tak, Assassin's inaczej. Creed. Albo Assassin's Creed. Assassiny Albo... mają swój urok, można sobie w nie poptumkać. Nawet jak są słabe, to są fajne. W każdym razie, jeśli chodzi o Starfielda, to to jest gra, która wygląda tragicznie, działa tragicznie i jeśli chodzi o fabułę, to nie imponuje kompletnie niczym. Jeśli chodzi o narrację, to jest po prostu słaba, bo tak naprawdę większość rzeczy, które tam masz które tam masz przedstawione, to wszystko jest na podstawie dialogów, tych drewnianych kukieł, które stoją i kłapią dziobem. Tam masz praktycznie zerową narrację środowiskową. I to jest to jest dziwne, kiedy dostajesz tego typu grę, która ma być system sellerem dla yy, Microsoftu. Tak, dla Microsoftu, dla, dla tego ekosystemu Microsoftu. I tak naprawdę no, dają ci taką hałturę. Od, odbaloną na szybko i pora na cs to jest, to jest straszne, bo ja rozumiem, że można sobie pograć w tę grę i czerpać z tego radość, bo no, momentami granie w to, chodzenie tym ludzikiem, strzelanie do hord, wrogów bo tak naprawdę gra się opiera na chodzeniu i strzelaniu. Tam nie, nie ma się co oszukiwać, że tu jest jakaś wielka eksploracja czy budowanie baz w kosmosie. Może to kiedyś będzie miało miejsce, tak jak jest w Falloutie 76, który zaczął się rozwijać do którego wstawili NPC-ów. I to jest też zabawne, bo ja w swojej recenzji Polauta 76 powiedziałem, że tam jest pusty świat, że nie ma NPC-ów i ludzie uparcie w komentarzach bronili, że tak ma być, że to jest logiczne i tak ma być. W związku z czym Bethesda stwierdziła, że to też jest logiczne i tak ma być, więc wstawili NPC-ów. Po trzech latach. Też ten... ten jakoś tłumacząc fabularnie, że nie, 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 tak naprawdę to jest inaczej. No jakby... Ale to wszystko można wytłumaczyć fabularnie, tak naprawdę. I tak samo jak jest ze sterowaniem w Silent Hill 2, gdzie tutaj faktycznie zrzucam na karp fabuły to, że to sterowanie jest nieintuicyjne. No bo no trudno by było, żebyśmy biegali jakimś Rambo, skoro to jest gość, który jest po prostu zwykłym typem, który pracuje w biurze i, i przyszedł sobie tutaj szukać żony. Znaczy zaginionej, żony, zmarłej żony. No nieważne, no nie, nie zahaczajmy tu już o Silent Hill, bo to szeroki krok za. no, zatacza. W każdym razie, no, mamy taki stan Starfielda, jaki mamy. Do tej pory ta gra. Nie jest do końca grywalna, szczególnie na słabszych konfiguracjach. Ja wiem, że to jest problem, żeby zoptymalizować wszystko, e, znaczy pod wszystkie sprzęty, wszystkie możliwe konfiguracje. Kiedyś w ogóle widziałem e, filmik, ile jest możliwych dostępnych obecnie konfiguracji na podstawie e, podzespołów, które możesz kupić w sklepie internetowym. I tam liczba przekraczała 500 tysięcy możliwych konfiguracji. Więc no, rozumiem, że trudno jest to zoptymalizować, aczkolwiek masz taki idealny przykład, jak na przykład Doom Eternal, który chodzi na wszystkim i na wszystkim chodzi dobrze. Wiesz, porównujemy programistów z BTS i ten antyczny silnik do czarodziejów z ID Software. Gdzie ich każdy, no może poza tą wpadką z Rage w 2011, jak tam tekstury się sypały, pamiętam. Ale to był nowy silnik tak, wtedy. Tak, to był i... nowy silnik. Ale tak, to, no to jednak to są magicy faktycznie, gdzie jakby największą zaletą Doom Eternal moim zdaniem była optymalizacja. Jakby ta, ta gra po prostu działała kosmicznie i chyba nawet na Steam Decku to tam po prostu wygląda i działa niesamowicie. Mm. Nie? Ale zauważ, że w ogóle ten silnik, yy, on... We wszystkich grach, które na nim wychodziły, miał ten sam problem z doczytywaniem tekstur. Bo to było też w Wolfensteinie, to było w The Evil Within jeszcze w czymś. Nie, I, teraz I w nowym tak Robocopie. W, no, a on też jest na... Nie, nie, on nie, jest nie, na, on na, Unrealu. na Unreal. Na Unrealu jest. Właśnie a propos tego Unreala, to genialnie tam wygląda ogień. Naprawdę genialnie wygląda ogień w tym Robocopie. Mogę się przyczepić do wielu rzeczy, ale ogień wygląda świetnie. A w Starfieldzie? W Starfieldzie to ogień wygląda jak taka falująca tekstura, po prostu. Taki no to, to jest, nie oszukujmy się, Starfield to jest Fallout 4, którego, w którym zrobili. Zmienili asety i nazwali to Starfield. Wyrzucili VATS, który i tak w Falloutie 4 nie działał. Bo był spowolnieniem czasu. Tutaj nie masz tego spowolnienia czasu. Masz je, chyba, jako tam specjalną moc. No bo hmm. też masz. Na dobrą sprawę, masz wymieszany trochę mechanik z, z Elder Scrollsów, bo dostajesz też coś na zasadzie e, tych, tych krzyków do wakina, tylko że to ma mniej sensu i jest mniej użyteczne. Bo tak, no tak, dostajesz supermoce, które praktycznie do niczego ci się nie przydają i, i zapominasz, że je masz. Tam jest za dużo rzeczy naćkane i nic nie jest dokończone. Ale ogólnie, jeżeli chciałoby się robić roast Starfielda, to można by zrobić godzinny film tylko o tym. Podejrzewam, że są ludzie, którzy coś takiego zrobili. Natomiast jest też człowiek, który zrobił sobie content na nie tyle roastcie Starfielda, co po prostu oglądaniu recenzji Starfielda i punktowaniu tego, jak recenzenci źle podchodzą do tematu. I to troszeczkę zlegitymizowało to, co ja powiedziałem na temat recenzji. I troszeczkę mnie to przestraszyło, że aż tyle racji miałem w tym. A przez źle mówię o Starfieldzie, masz na myśli w nierzetelny sposób. W nierzetelny, tak. I do rzetelności recenzji tutaj jeszcze dojdziemy. Natomiast temat jest o tyle ciekawy, że Kiszak właśnie oglądał te recenzje, wszystkie, wszystkie jakie się pojawiły, więc ja straciłem swoją szansę na popularność, bo, bo robiąc recenzję Starfielda i wylewając na tam swoje żale, mogłem nagle zrobić zasięgi kosmiczne i zdobyć popularność i być gwiazdą. Oczywiście tego nie zrobiłem, bo, bo mam idealny timing we wszystkim. Ale uzmysłowiło mi to, jak bardzo. Recenzenci starają się wejść w. Jakby to powiedzieć? Nie chcę, nie chcę użyć nieładnego słowa, ale jak bardzo recenzenci starają się być, jeżeli nie takimi promotorami tej gry to, sojusznikami sojusznikami to starają się bardzo. Ugładzić przekaz, żeby nie mówić o niej aż tak negatywnie. I wielu było takich, którzy mówili, że no, może to nie działa, może optymalizacja jest zepsuta i tak dalej. No, ale to poprawią, a tutaj się fajnie szczela. No, a każda gra BTSD ma błędy, nie? Każda gra BTSD ma błędy. I temat się rozwinął do tego stopnia, że ktoś w BTSD, w polskim oddziale, uznał, że to jest mowa nienawiści i. Że zbanuje tego, tego rzeczonego Kiszaka i ludzi, którzy mają z nim coś wspólnego, czyli w tym wypadku Nexosa. To są w ogóle ludzie, których ja kompletnie nie oglądam i się dowiedziałem przy okazji e, tej całej afery, pseudoafery, że oni istnieją. No, jestem ignorantem YouTube'owym, bo oni są dużo więksi ode mnie. Natomiast no, to potwierdziło to, co ja mówiłem, że e, wydawcy pakują recenzentów w machinę marketingową i jeżeli nie bezpośrednio, to jednak starają się wpływać na opinie wygłaszane na temat ich produktów. No bo jeżeli yy, wiesz, grożą tutaj banem komuś, kto robi zasięgi na takim starfieldzie i jeszcze trafia do ludzi, którzy yy, są krytyczni wobec ich produkcji i rozszerza, jakby tę krytykę całkiem słuszną, no to robi im tutaj negatywny PR. No, a o PR to wszystko się rozbija, tak naprawdę, bo ciężko, ciężko by było na przykład powiedzieć, że, no tak, faktycznie takiemu Ubisoftowi czy Bethesda zależy przede wszystkim na merytorycznej dyskusji o ich produkcjach. No tak, tylko. Jakby nie patrzeć, gdyby oni się troszeczkę bardziej przyłożyli do tego, żeby ta gra miała ręce i nogi, niż do wysyłania ludziom kurteczek i stream można tutaj powiedzieć, że mam ból dupy o te kurteczki i streamdeki, no ale kurde, no bez przesady, no jeżeli ja będę potrzebował czegoś takiego, to ja sobie to po prostu kupię. Ja jestem ostatnią osobą, która by przyjęła z pocałowaniem w rękę kurteczkę. Czy torcik, i powiedziała: Dziękuję, pan Bethesda, wasza gra jest świetna. A niestety, bardzo wielu recenzentów tak robi. Mało tego, są recenzenci gier, którzy współpracują przy okazji premiery jakiejś produkcji, no bo nie mówię tutaj o streamerach, którzy po prostu pokazują gierkę. I oni są od tego, żeby Gierkę pokazać. Oni nie są od tego, żeby ją zrecenzować i wyrazić jakąś e, rzetelną, wiążącą opinię na jej temat. Natomiast jest sporo recenzentów, którzy podejmują się współpracy z wydawcami i przez to od razu tracą automatycznie na wiarygodności, bo jeżeli współpracujesz z kimś, to nie możesz się źle wypowiadać na temat danego produktu, nawet jeżeli będziesz mówił, że Twoja opinia jest tylko Twoja. Jeżeli masz współpracę reklamową, ona nigdy nie będzie wiarygodna do końca, ta opinia. I tak naprawdę, znajdź mi tutaj recenzenta z tych większych, którzy yy, nie podpierają się czymś takim. I właśnie na ten temat niedawno nagrał Kuba Klawiter, który powiedział takie zdanie, które idealnie do tej sytuacji pasuje, że gdybym ja teraz podjął się współpracy z producentem telefonów i zareklamował telefon, to ja już nigdy więcej nie mógłbym zrecenzować telefonu. I w sumie ja się pod tym w stu procentach podpisuję. Bo uważam, że człowiek, który podjąłby się teraz jako recenzent współpracy z Bethesdą w reklamowaniu Starfielda, to ja nie miałbym zaufania do żadnej jego opinii na temat gry Bethesdy. Nawet już nie Starfielda. I nie wiem, czy moje myślenie jest słuszne, bo nie wiem, jakie jest Twoje podejście do tej, do tej kwestii. No, czy rozumiem, z czego to wynika, bo to jest na takiej samej zasadzie, jak właśnie. Mm, no, bo wtedy trochę właśnie recenzent staje się po prostu pracownikiem tej firmy. Bardziej, znaczy, współpracownikiem. współpracownikiem, ale mimo wszystko, jakby wchodzi w te właśnie trybiki i kiedy właśnie dostaje jakąś gratyfikację finansową. No, to faktycznie rozumiem, że takie. Mm, jakby to jest właśnie pytanie: Kiedy uznajemy, że ktoś jest wiarygodny? Bo jednak zawsze jest to przynajmniej dla nas ra random w internecie, którego nie znamy prywatnie. Jest to po prostu jakaś persona internetowa, której wiarygodność jest oparta powiedzmy na tym, to jak mówi i co sobą reprezentuje. I właśnie jeśli ktoś znacznie bardziej woli się utożsamiać jako promotor danego produktu niż właśnie osoba opiniotwórcza. No, to wtedy wydaje mi się, że po prostu po stronie odbiorców tego właśnie człowieka jest to, czy chcą dalej uznawać, że opinia tej osoby jest w 100% jakby wiarygodna i rzetelna. Bo jak o tym opowiadasz, to trochę mi się przypomina sytuacja, jak pierwszy raz w życiu dostałem grę przed premierą i był to polski kangurek K ostatni. I się strasznie z tym dziwnie czułem, właśnie w takiej sytuacji, kiedy. Grałem przed premierą i miałem też świadomość, że to jest jak, jak w jakiś tam sposób seria dla mnie ważna i właśnie chciałem się wyrobić ze, ze zrobieniem materiału na premierę, ale grając przed premierą, no, natrafiałem na błędy i to takie rażące błędy, że na przykład tam postać Kangurka się tam zaklinowała w jakiejś skrzyni, i musiałem cały poziom od początku resetować i faktycznie to budziło jakąś frustrację. No, ale jakby... Właśnie ta rzetelność i ta uczciwość wymagała, żebym o tym powiedział w recenzji, że nie, że machnę ręką, że może to naprawią, że rok po premierze tego już nie będzie. No bo mimo wszystko robiłem recenzję produktu, tak, i oceniałem produkt taki, jaki ja doświadczyłem. I mimo wszystko dziwnie bym się czuł, gdybym pisał tę recenzję właśnie w takim tonie, że jakby. Jest różnica pomiędzy recenzją a tekstem z tyłu pudełka gry, który, ma, który, ma, który właśnie ten tekst ma ci po prostu sprzedać to i żebyś poszedł do kasy i to kupił. Bo wydaje mi się, że mimo wszystko, znaczy mam taką nadzieję, że większość odbiorców nie ogląda właśnie kanałów gamingowych po to, żeby oglądać reklamy. Tylko po to, żeby właśnie uczestniczyć w, jakiś, w jakimś dyskursie growym, tak? Żeby się czegoś dowiedzieć, żeby właśnie skonfrontować swoją opinię, żeby po prostu jakby nie, nie, nie mieć poczucia zmarnowanego czasu. I jakby, jeśli ktoś chce oglądać tylko reklamy, no to nie wiem, zapraszam na zwiastuny gier, bo do tym są bardziej, powinny być przynajmniej. Wiesz, co ja zweryfikowałem troszeczkę swoje podejście, bo długo mi się wydawało, że przyjmowanie kopii recenzenckich to nie jest nic takiego, bo przecież nikt od ciebie nie wymaga tego, żebyś wypowiadał się pozytywnie. Natomiast jeżeli dostajesz taki prezent, to trzeba mieć niezwykle twardy charakter do tego, żeby wypowiadać się rzetelnie. Ja na przykład wierzę w to, że taki kłas. Jest rzetelny w tym, co mówi, mimo tego, że opiera się na kopiach recenzenckich. Natomiast, wiedząc, jakie ja sam mam podejście mentalne do tego, przestałem przyjmować kopie recenzenckie, bo uznałem, że jestem w stanie sobie każdą grę kupić, więc nie potrzebuję tego, żeby od wydawców dostawać prezenty. I jak się okazało, ludzie od PR-u przestali mnie lubić przez to. No ale trudno, tak, tak widocznie musiało być. I tutaj się rozbijamy też o to, czy recenzja powinna być rzetelna. Tak. Kropka. tak. Tutaj, tutaj tak. jesteśmy zgodni. Recenzja powinna być rzetelna, bo na, na bazie tego, co udało mi się usłyszeć na ten temat, to wychodzi na to, że recenzja nie musi być w ogóle recenzją, może być jakimś sobie tam pitu-pitu, a tak naprawdę, jeżeli chcesz wiedzieć, czy ta gra jest dobra, czy nie dobra, to w nią zagraj. Bo zdarzają się tacy recenzenci, którzy potrafią wyskoczyć z takim określeniem, że recenzja nie ma jednoznacznej, jednoznacznej definicji, że w zasadzie no to jest po prostu opowiadanie o czymś i jest to skrajnie subiektywne. No tylko nadal w tym wszystkim jest znacząca różnica pomiędzy recenzją a reklamą, mimo że oba się zaczynają na re. Mm -hmm. Znaczy wydaje mi się, że najbardziej kluczową kwestią jest to, że jasny subiektywizm jest absolutnie wspaniałą rzeczą, ale subiektywizm nie może zakrzywiać rzeczywistości. Oczywiście. Jakby, jak ja... ja na przykład robiłem recenzję cyberpunka, to no, ja byłem grom, absolutnie zachwycony i tak dalej, no, grałem się fantastycznie na PCecie. Ale no, nie mogłem ukrywać, że widziałem, jak wyglądają wersje konsolowe, albo że gra na PC miała koszmarne błędy, że optymalizacja była w najlepszym razie słaba. Jakby no, nie mogłem zakrzywiać rzeczywistości po prostu, tak? Ja poszedłem znowu w coś takiego, że no, powiedziałem dosłownie, u mnie działa, tylko że ja grałem wtedy na Xboxie Series X i faktycznie ta gra nie działała źle wtedy na tym Xboxie. Natomiast ja podkreśliłem, że grałem tylko w tę wersję. I że ta wersja działa dobrze i że są problemy z wersjami na starsze konsole, których jestem świadom, natomiast tego nie przetestowałem, więc nie jestem w stanie o tym powiedzieć. I to w zasadzie też był trochę błąd rzeczowy, bo powinienem to przetestować, żeby albo się zapoznać bardziej z tym, jak to wygląda, żeby to było w pełni rzetelne. Natomiast nie było to jakieś takie jawne ukrywanie wad tej gry. Na zasadzie, ja grałem na dobrym sprzęcie, u mnie działa, nie widzę problemów. Tak, jakby to jest też, wydaje mi się, częsty problem, na który ludzie zwracają uwagę, że właśnie recenzenci mają często dostęp do absolutnie najlepszych, właśnie maszyn na rynku, i przez to jest właśnie większa szansa, że u nich będzie działać, że u mnie działa, hashtag u mnie działa. Ale na przykład wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby właśnie, nie wiem, czy recenzenci, czy po prostu jakieś redakcje, miały zawsze pod ręką taki. Najbardziej średni sprzęt, właśnie no nie biurowy, ale po prostu służący do grania, powiedzmy, z, tą, jakby z, z tymi nieco starszymi podzespołami, żeby po prostu można było zobaczyć, jak na przykład gra się zachowuje na tych minimalnych rekomendowanych wymaganiach, czy nawet tych zalecanych, które często są mocno zaniżone. Bo znaczy, tak wiesz, na dobrą dawcę. sprawę rozwiązaniem jest granie na konsolach, ponieważ konsola jest jednym zamkniętym systemem. Tak, ale to mówię stricte o jednak recenzowaniu no, na PC. Jak tam powiedziałeś, że ile tam 500 tysięcy różnych konfiguracji? No, grubo ponad 500 tysięcy konfiguracji jest dostępnych na bazie tego, co masz dostępnego obecnie w sklepach. No to wiadomo, że niektóre się będą różniły po prostu kosmetycznie, natomiast możliwości jest naprawdę dużo. No, tak czy inaczej, zamykamy się w tym, że są recenzenci, którzy twierdzą, że. Recenzja nie musi być recenzją, a po prostu jakimś tam felietonowym tworem, że nie musi być rzetelna i może być subiektywna, więc w zasadzie może być reklamą. I takiemu recenzjowym skryto reklamodawcom mówimy stanowcze nie. No nie, bo wtedy jakby recenzja kompletnie traci swoje funkcje. I jakby. Że o Boże, no bo przecież recenzja jakby pełni funkcję właśnie po prostu. W takim najbardziej podstawowym poziomie, no to jakby pełni funkcję po prostu dla odbiorcy, czy danym produktem się zainteresować, czy nie, czyli po prostu zainwestować w niego czas i pieniądze, tak, no bo jednak gry to nie są powiedzmy, to nie jest film, który po prostu siadasz, dwie godziny i tyle. Tylko właśnie no, no gry potrafią trwać nawet te tam sto czy ileś godzin, czy nawet 15 godzin, no to to jest, jak nie wiem, jeden sezon serialu powiedzmy. I no te, też te właśnie naj, najgłośniejsze premiery no potrafią kosztować te 350 zł. I powiedzmy, nawet w tym game Passie, no to powiedzmy, że ktoś jest strasznie leniwy, no to musi kliknąć, musi tę grę pobrać, a to nie wiem, ile Starfield waży, że pewnie tam z 200 gigabajtów czy ileś. Nie, 150. No to nawet te 150, no to powiedzmy, że ktoś ma wolniejszy internet, no to też jest to jakiś wysiłek, inwestycja czasu i tak dalej. No i, po, no i właśnie taka recenzja powinna mu przedstawić pewne właśnie elementy, czym ta dana gra jest. Mieć tę warstwę jeszcze subiektywną, żeby właśnie odbiorca wiedział, z, jakiego, z jakiej perspektywy recenzent wychodzi. No i na koniec dokonać własny osąd i odnieść się do tego, czy właśnie czy mam podobny gust do tego recenzenta, czy może patrzę na poszczególne elementy w inny sposób, czy dla mnie ważniejsza jest właśnie rozgrywka, jakie mam podejście do takiej struktury, czy chcę, żeby moja gra Bethesda miała te takie dziwne zbliżenia na twarze, gdzie masz tą drewnianą mimikę, czy jednak dużo bardziej mi się podoba podejście cyberpunka, w którym jak masz opcje dialogowe, no to po prostu sobie możesz dowolnie chodzić, tak jak w prawdziwym życiu, jakby, że nie stoicie naprzeciwko siebie jak dwa kołki, tylko no ludzie coś robią w trakcie konwersacji, nie? jakby zachowują się, mają różne postury, i tak dalej. Ale poruszyłeś tutaj ważną kwestię Game Passa, że to jest jakiś wysiłek. Natomiast ja uważam, że w ogóle fakt, że gra wychodzi w Game Passie, który w promocji tam możesz kupić zapaczkę chipsów, to nie jest w ogóle argument. To nie, nie powinno to być w ogóle argumentem w dyskusji, że gra wyszła w Game Passie, więc nie ma się co czepiać, bo to jest prawie jak za darmo. Można by użyć argumentu, jeżeli chodziłby Tad Howard po ulicy i każdemu wciskał kody na gierkę albo płytę z Starfieldem i masz, zagraj. Okazałoby się, że ta gra działa jak działa, ale ma, jest gargantuiczna i ma miliardy planet, więc w sumie jak na gratis to uczciwa cena. Więc spoko, można zagrać, gra jest ok. Wtedy można by tego użyć jako argumentu. W momencie, kiedy i tak to masz w abonamencie, który opłacasz i ten czas który poświęciłeś na tego Starfielda, mógłbyś zainwestować sobie w granie na przykład w dobrą grę w ramach tego samego abonamentu, no to dla mnie nie jest żadnym argumentem to, że ta gra jest w Game Passie. I nie powinniśmy w ogóle czegoś takiego podnosić, bo, bo to jest racjonalizowanie i yy, normalizowanie tego, że można zrobić byle co i to sobie modami zategują. Bo to, to jest chyba właśnie największy problem, że jeżeli będziemy normalizować to, że gry na premierę wyglądają właśnie tak, albo że są po prostu odklepaną chałturą, no to będziemy dostawać takie gry i z czasem będziemy dostawać gry coraz gorsze. No bo po co inwestować czas i zasoby, żeby stworzyć coś dobrego i wartościowego, skoro można zrobić cokolwiek i pora na CSA. Tak, i przez takie podejście tak wyglądała właśnie premiera Cyberpunk'a którego nie... de facto poprawili, który ogólnie w założeniach jest świetną grą, ale który działał źle. U mnie działał, co prawda, ale wiem, że... U mnie że też nie działał, ludzi... ale, nie, ale mimo wszystko no nie, jakby ta, no nie powinno to tak wyglądać, tak? I mimo wszystko... No dalej widzimy tego efekty, że właśnie te kolejne gry. Zresztą w tym roku dużo koszmarnych pc portów wyszło. Ten Jedi Survivor to i źle działał na konsolach, a na PC-tach jeszcze gorzej, podobno tam przed patchami. Tak, po patchu na konsolach działał troszeczkę lepiej. Znaczy, dało się w to grać od premiery, ale było to mocno niekomfortowe. Ja Alan Wake chyba tak samo, miał tam różne problemy na, na PC-cie. Wiesz co, no, faktycznie parę razy gra się wywaliła. W ogóle zdarzyło się kilka razy coś dziwnego, że w kompletnie losowym momencie wyskakiwało mi 100% użycia procesora I, i gra strasznie ścinała. I albo się wywalała na plecy, albo jakąś minutę tak był pokaz klatek, i potem wracała do normy. No, były jakieś dziwne rzeczy. Natomiast ogólnie przeszedłem rozgryw ukończyłem rozgrywkę dosyć komfortowo. Okej, okay, dobra, czyli, czyli nie, 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 nie masz takiej tragedii. No ale styl jakby. Jak wyjdzie Fallout 5, to czy możemy oczekiwać poprawy i dyskursu, i optymalizacji, i stanu gry, i wszystkiego? Jeszcze po drodze będziemy mieli The Elder Scrolls, The Elder Scrolls 6, być może. Z, za 5 lat. 5 lat najwcześniej. Tak, i, i też będzie na tym samym silniku co Starfield. No, pewnie tak. I, i dalej te drewniane mordy będą. No, to jest ale to jest niesamowite. Jednakże, jakby ludzie wielokrotnie, jak nie wiem, jest dyskusja o oblivionie, to ludzie mówili, no w tym 2006 roku to takie wrażenie robiło, nie? I te, i te jakby, tyle lat później, no chyba nikt nie powie, że, no, o nowa gra Bethesda, tak? Musisz zobaczyć, tak, oszałamiająca oprawa i w ogóle. Znaczy, w ogóle, jeśli chodzi o gry tezdy to oni mają dobre gry, jeśli oni ich nie robią, tylko je wydają. Czyli co, Starfield 2 dla Obsidianu? To byłoby wcale nie głupie, bo tak naprawdę Starfield to był trochę taki bieda The Outer Worlds, które było jednocześnie skondensowanym Starfieldem. Więc tutaj zatoczyliśmy koło, krąg życia Starfielda. No i tym optymistycznym akcentem, ponieważ wiem, że ten może ci się bateria wywalić na plecy. Tak. To możemy jest. skończyć. Jak na pierwszy odcinek nie jest źle okolice, godziny mamy razem z tym cięciem, które się tam pojawiło. Przepraszam, Więc... koty mi się goniają, Nie wiem, czy mikrofon to zgarnie. Coś słyszałem, ale chyba przeżyjemy. Wytnie się kota. Także ten. Mam nadzieję, że naszym odbiorcom w radioodbiornikach i telefonach się podobało. Liczę na jakiś feedback, czy mamy tego robić więcej, czy u nich może nie działa. No i co? I Mam nadzieję, że będziemy mieli regularność w postaci na przykład cotygodniowego spotkania się, chociaż nie mogę tego zagwarantować. Bo Życie zweryfikuje, tak. Da, bo. Życie zweryfikuje, tak. Ogólnie chcielibyśmy coś działać, zobaczymy, czy się uda. Nie jesteśmy zawodowymi. YouTube o recenzentami, więc nie możemy dać żadnej gwarancji. Ja I Bethesda, bo... Bethesda raczej nie będzie sponsorować podcastu. Raczej nie. Prawdopodobnie dostaniemy bana po tym podcaście. Więc hasłem tego odcinka może być, że Starfield to gówno i trzeba mówić o tym głośno. Ja, mam, ja mam 160 ten... godzin w Skyrimie na litość, bo że się dziwnie czuję z tym. To ja mam skromnie, bo mam chyba około 60. W każdym razie mam tutaj taki problem, bo. Ciebie mam przed oczami, a kamerę mam tutaj, więc nie wiem do końca, gdzie się patrzyłem. Dopiero przy montażu. To zobaczę. No, w każdym razie, nie przedłużając, żeby nas nie rozcięło. Mam nadzieję, że podcast był owocny. Zapraszam na kolejne odcinki, które się pojawią być może kiedyś. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam i do następnego. Cześć. Pa.